Pani marszałek, panie marszałku, szanowni państwo, przede wszystkim chciałbym bardzo serdecznie w imieniu tutaj posłów przeprosić obywateli, którzy są autorami tej ważnej uchwały, za tą przemoc słowną ze strony Lewicy i Koalicji Obywatelskiej. Wy tylko potraficie krzyczeć, a nie potraficie uszanować obywateli, którzy przynieśli tutaj bardzo ważny projekt uchwały. A co do faktów, to porozmawiajmy o faktach. Polityk Koalicji Obywatelskiej skazany za znęcanie się nad żoną. Dalej jest radnym w Radomiu. I to jest tak, że kiedy rządzi prawica, my nie mówimy o przemocy, my z nią walczymy. To minister Ziobro zrobił najwięcej, żeby przemoc domową zwalczać. To minister Ziobro i Patryk Jaki zrobili najwięcej, żeby alimenty ściągać. A co wyście zrobili, jak 8 lat rządziliście? Co zrobiła Platforma Obywatelska? Co zrobiło SLD? Co zrobiło PSL? Po co wam w takim razie ta konwencja? Tylko i wyłącznie po to, żeby ta trucizna gender uzasadniała wasze istnienie. Bo nie ma w Polsce lewicy, bo lewica nie zajmuje się pracownikami. Jest w Polsce tylko lewactwo, które zajmuje się ideologią gender. Po to, żeby genderową pałką okładać Polskę jak Robert Biedroń w Parlamencie Europejskim. Wstyd.